Witam serdecznie słuchaczy Radia Istemna i zapraszam ponownie na śledztwo etymologiczne. Nazwy topograficzne. Wyrszczek. Nazwa podprzysiłka w Jaworzynce. Jest to zdrobnienie wyrazu gwarowego wyrch, w Gwarze Cieszyńskiej góra. Miejsce to położone jest na wzniesieniu. Nazwa charakterystyczna dla tego regionu, bardzo powszechna wśród mieszkańców. Wyszni-Pole. Część wsi Jaworzynki, nazwa powstała z zestawienia wyrazu gwary istebniańskiej wyszni, górne, powyższe i wyrazu pole. Położona jest powyżej innego, drugiego. Nazwa charakterystyczna dla tego regionu. Wyżrano. Nazwa przysiłka w Koniakowie pochodzi od wyrazu gwarowego żrać, czyli jeść, o zwierzętach. Nazwa eliptyczna, wyżrano, łąka. Miejsce, na którym trawa, rośliny zostały zjedzone przez zwierzęta domowe. Krowy, owce. Nazwa niespotykana na innych terenach, tu używana powszechnie, na przykład z wyżranej. Zagać. Nazwa przysiłka w Koniakowie powstała ze zrostu za oraz wyrazu gwary istebniańskiej gać, gaczoki. Gęsty mały las, trudno dostępny. Przysiołek ten położony jest właśnie za takim lasem. Nazwa nie jest spotykana w innych częściach Polski. W Koniakowie używana na co dzień. Nazwy topograficzne przeniesione. Młoda Góra. Nazwa przysiłka w Istebnej przeniesiona z czeskiej góry, Młoda Chora, i spolszczona. Pierwotnie przysiołek ten zwany był Dupne, ale z powodu złych skojarzeń wymyślono nową nazwę. Nazwa Dupne nie zanikła i jest używana obocznie z nazwą nową. Olecki. Nazwa przysiłka w Istebnej przeniesiona z nazwy rzeki Olecka w liczbie mnogiej, dopływ Olzy. Nazwa lokalna, powszechna i używana przez mieszkańców. Przydomki. Do zasienioków. Zasieniocy. Nazwa przydomka występującego w Istebnej. Nazwa powstała od tego, że dom, który jest określany przez ten przydomek, powstał za wcześniej już wybudowanym, a dokładniej za sienią, gwarowe sień, czyli weranda. Do zbagniorki. Przydomek występujący w Jaworzynce odnosi się do pochodzenia mieszkanki tego domu. Kobieta pochodziła z Bagna, miejscowość w Czechach. Do ziemię. Przydomek występujący w Istebnej powstał od tego, że do domu wchodziło się po schodach w dół, do ziemi. Do wyśni izby. Przydomek występujący w Jaworzynce powstał od gwarowych słów wyśnio, położona powyżej, oraz izba, pomieszczenie w drewnianej chacie, dom. Nasze spotkanie dobiega końca. Coraz mniej już tajemnic związanych z nazwami topograficznymi. Kolejne będziemy odkrywać za tydzień. Do usłyszenia.